Myślę, że wszyscy czekamy, aby tą nową trasą przejechać, więc prowadzę standard dość krótkiej wypowiedzi. Serdecznie dziękuję za tak bardzo liczne przybycie. Są władze samorządowe, są dziennikarze, są ci, którzy budowali. Wszystkim serdecznie dziękuję i najbardziej dziękuję oczywiście mieszkańcom, którzy tak licznie nas tutaj dzisiaj zaszczycili swoją obecnością. To jest nasza inwestycja, tak jak powiedziano, sporo kosztująca, ale myślę, że doskonale wpisująca się w chęć rozbudowy transportu tramwajowego na terenie miasta. Najpóźniej na początku roku ruszy inwestycja do Fordonu. Są oczywiście i plany, i zamierzenia, i będą na pewno środki unijne na to, abyśmy zbudowali i w ulicy Kujawskiej, i tak jak naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego sugerują, czy rekomendują trasę Solskiego do Pięknej. Także ten element miasta należy rozbudowywać, bo jest to, myślę, oczekiwany kierunek rozwoju. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za liczne przybycie. Dziękuję bardzo tym, którzy wiele trudu i pracy włożyli, aby ten obiekt był piękny, bezpieczny. Cieszmy się razem już dzisiaj. Po raz pierwszy będziemy tą nową trasę mogli przejechać. Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy gorąco i serdecznie.